Ja przeżywam czasami szok. Przylatują na ziemię Marsjanie. Nie ma na niej ani jednej kobiety. Chcę, żeby posypano nam DDT tylko w imię tego, że on wierzy, że jest równouprawniony. Nie ma równouprawnienia. Nie zamykajmy oczu na prawdę. Prawda? Jeżeli wam ktoś mówi, że Hitler to jest prawica, nie, to był socjalista. To był kumpel Kwaśniewskiego, prawda, czy Kaczyńskiego, czy innych socjalistów. Adolf Hitler był socjalistą. Jak zdobył władzę na Ukrainie, on powiedział, że nie, kołchozy są wyższą formą produkcji. Zachowano kołchozy na Ukrainie. To się bierze feministki, tam homosiów, tam, prawda, jakieś tam niepełnosprawnych, tak dalej, bo robotnik lepiej wie, jak rządzić przedsiębiorstwem niż inżynier, prawda, czy menadżer i tak. I do tych kobiety się nie nadają na menedżerów, no, skoro ich nie ma wśród najlepiej zarabiających. I koniec, no. Ja przeżywam czasami szok. Na przykład jestem w klasie, nie, to byli studenci. To byli studenci i studentki. I zadałem im pytanie takie. Przylatują na ziemię Marsjanie i mówią tak. Myśmy chcieli posypać was DDT, bo ziemia nam się podoba, tylko trzeba się ludzi pozbyć, prawda? Ale zauważyliśmy, że gracie w szach. To myśmy pomyśleli, że może wy jesteście rasa inteligentna. To mamy dla was propozycję. Robimy mecz na 100 szachownicach. Jak wygracie, to zawieramy z wami przymierze i tak dalej. Jeżeli przegracie, no to DDT. Macie do wyboru. Możecie wystawić drużynę ze 100 mężczyzn, drużynę 50-50, albo drużynę samych kobiet. Jak chcecie. I pytam się sali, jaką podjąć decyzję. Wszystkie kobiety i spora część mężczyzn mówiła, że 50-50. Ale przecież wśród 100 najlepszych szachistów jest tylko jedna kobieta. Więc człowiek, który głosuje za czymś takim, jest po prostu kompletnie ogłupiały, prawda? Bo chce, żeby posypano nam DDT tylko w imię tego, że on wierzy, że jest równouprawniony. Nie ma równouprawnienia. Wśród 100 szachistów jest tylko jedna kobieta. Wśród 200 brydżystek nie ma ani jednej kobiety najlepszej. No taka jest prawda. No i dlatego w polityce również na 100 mężczyzn jest jedna kobieta, prawda? Mniej więcej taka jest proporcja. No. A reszta jest wciskana na siłę. Trzeba to powiedzieć jasno i otwarcie. Kto się okłamuje, że jest inaczej, po prostu was oszukuje. No, nie zamykajmy oczu na prawdę. No, trzeba to poradzić. Oglądałem listę 500 najlepiej zarabiających menadżerów w Europie. Nie ma na niej ani jednej kobiety. Ani jednej. Z tych samych powodów, dla których na liście koszykarzy NBA nie ma żadnego małego faceta. No. Widocznie ci mali się nie nadają na koszykarzy, widocznie kobiety się nie nadają na menedżerów, no, skoro ich nie ma wśród najlepiej zarabiających. I koniec, no. No taka jest prawda. Jesteście ogłupiani, po prostu i zwyczajnie. To musi być doktryna, że musi być równouprawnienie, prawda, i oni w to wierzą, to jest doktryna. Tak samo jak za komuny było, że robotnicy, prawda, są wiodącą siłą i musi być iluś tam robotników, prawda, i tak dalej. Bo robotnik lepiej wie, jak rządzić przedsiębiorstwem niż inżynier, prawda, czy menadżer i tak dalej. Dokładnie to jest to tutaj, tylko na miejsce proletariatu, proletariat już zmądrzał, nie chce popierać lewicy, to się bierze feministki, tam homosiów, tam, prawda, jakieś tam niepełnosprawnych i tak dalej. To jest nowy proletariat, który ma zapewnić władzę tej rządzącej klicy. I powtarzam, my mówimy jasno, wszystko co wam mówią z telewizji jest kłamstwem. Wszystko, czy prawie wszystko jest dokładnie odwrotne. Dokładnie odwrotne. Prawda? Jeżeli wam ktoś mówi, że Hitler to jest prawica, nie, to był socjalista. To narodowy socjalista, flagę miał czerwoną, prawda, nie był tam sierpa i młota, tylko swastyka, miał obowiązkowe związki zawodowe, prawda, były zasiłki na wszystkie, w generalnej guberni były budowane przychodnie lekarskie, bo to bezpłatne oczywiście, bo to był ustrój socjalistyczny. Adolf Hitler był socjalistą, jak zdobył władzę na Ukrainie, to mówię, jest ogromne poparcie, bo tam przecież Rosjanie mordowali tych kułaków, nie? A on powiedział, że nie, kołchozy są wyższą formą produkcji. Zachowano kołchozy na Ukrainie, a nie wrócono do prywatnej własności. To był socjalista. To był kumpel Kwaśniewskiego, prawda, czy Kaczyńskiego, czy innych socjalistów tutaj. No, to jest socjalista. Jeżeli komuś można wmówić, że Hitler był prawicowcem, to może jestem socjalistą w takim razie, no nie wiem.